Myślisz, że ważne jest dla nas to, abyśmy się skierowali do natury właśnie? Wiesz co, ja nawet nie myślę tak, Dorotka. Ja to po prostu bardzo głęboko wewnętrznie czuję, że w momencie takich zmian i takich przemian i takich rzeczy, które się dzieją z nami ludźmi, przed czym my jesteśmy jako ludzie stawiani, a jak bardzo wiele się w naszym życiu weryfikuje po prostu, tak? Naszych przekonań, naszych wyobrażeń, naszych pomysłów, różnych zasłon iluzji. I to nie jest tak, że wiesz, jedziemy na warsztat i tam nam się coś otwiera, coś się podziewa. Nie, my jesteśmy codziennie 24 godziny, jak żyjemy, stawiani przed różnymi wyborami. Myślę, że takim, przed którymi duża część ludzi w ogóle nie spodziewała się, że będzie stawała, tak? Więc jeśli założymy, że my jako ludzie wywodzimy się z tej dzikiej natury, tak? Z tej natury przyrody, tak? Że mamy z nią połączenie, a drzewa i rośliny pamiętają, jak to było, tak? Jak może być, jaka jest prawda o naszej planecie, tak? No to do kogoś innego można się kierować. I wiesz, to nie ma znaczenia, czy to jest małe drzewko, bo ono też nosi w sobie pamięć pierwotnych drzew. Wiesz, to jest troszkę też tak, że niekoniecznie musimy wybierać te piękne, wielkie, nazwane drzewami mocy, w jakiś szczególny sposób uhonorowane. Ale czasem to nawet takie drzewo, które ma połamane gałęzie, jest, wiesz, bez liści, ono też ma dla nas pewien przekaz. Bo ono nadal jest drzewem, no tak jak my ludzie, tak? Bywamy poranieni, bywamy dotknięci, bywamy obolali, chorzy, ale nadal pozostajemy ludźmi. Poza tym, wiesz, to jest też tak, że przy takim zamęcie w eterze, kolokwialnie powiem, gdzie w tej chwili jest czasem dosyć trudno pewne rzeczy zobaczyć, tak, czy wyczuć, bo jest tak duża dezinformacja, jest takie duże pogubienie się, tak, tej naszej świadomości, to dobrze jest po prostu trzymać wtyczki w ziemi, bo stamtąd płynie dla nas stabilność, tak, że nawet jakiś tam wiatr historii mocno wieje, to jak korzenie są mocne, to człowiek daje radę. Wyczuwanie na przyrodę na pewno jest, może nieść spokój ze sobą, może też nieść właśnie informacje, które mogą być przydatne w danym momencie. Znaczy, wiesz, wczoraj chyba do mnie to przyszło, że bo ja nigdy do tej pory nie patrzyłam na to w taki sposób, że takie permanentne chodzenie boso w pewien sposób uczy również przetrwania i kontakt z drzewami, z tą ich energią, gdzie one sobie radzą w przeróżnych warunkach przecież, tak? I wtedy, kiedy jest sucho, i wtedy, kiedy jest zbyt mokro, i wtedy, kiedy są huragany, tak? To jednak drzewa potrafią przetrwać. Odradzają się nawet wtedy, kiedy są spalone. To nas bardzo dużo może nauczyć w obecnym czasie. Bo my się bardzo ucywilizowaliśmy, tak? I trochę mam wrażenie, że już tak bardzo, że momentami prawie na śmierć to zrobiliśmy, tak? Czyli że tak trochę się czujemy, jakbyśmy chwilami nie żyli, tak? I niekoniecznie nam się to podoba, bo gdzieś tam w każdym jest ta pamięć tego życia takiego pełnego.
Ale przez taki kontakt z drzewami też można nauczyć się dokonywać świadomych wyborów. Bo nie można mieć kontaktu z drzewami, jeśli ich się nie szanuje. Ja już tutaj nie wspomnę nawet o wdzięczności za to, co dla nas ludzie robią, ale jeśli ich się nie szanuje. Bo jak nie ma szacunku, to właściwie nie ma też miłości, nie ma możliwości na miłość, tak? A jak nie ma miłości, to nie ma ciepła, nie ma zaufania i nie ma bliskości, więc jak żyć, tak? Więc z tego szacunku dla drzew do nas płynie coś takiego, że jesteśmy przez drzewa akceptowani tacy, jacy jesteśmy. I to też nas uczy, czy pokazuje nam, że można tak funkcjonować, tak? Akceptując siebie takim, jakim się jest. Bo i tak trzeba zacząć od siebie. No dobrze, ale mówiłam... To się dopiero później przenosi na ten ekosystem, w którym funkcjonujemy, tak? Ale najpierw zawsze zaczynamy od siebie, później jest ten świat, który nas otacza i takie rzeczy, których możemy się nauczyć od drzew, i szacunku, i cierpliwości, i zrozumienia, i tolerancji, i porozumienia, i współpracy. Mówisz o świadomym wyborze, jak to się ma do tego. No więc właśnie mówię o tym w tej chwili, jakby nawiązuję do tego, tak, że drzewa nas też uczą takich świadomych wyborów, tak, bo jeżeli jesteśmy połączeni z ziemią, tak, jeżeli korzenie i pień i korona są na swoim miejscu, to wtedy potrafi... to nasze ludzkie, tak? Polega bycie świadomym, tak? Że to jest właśnie to nieodcięcie. No właśnie to jest, odcięcie. Więc do tego zmierzam, tak? Że wtedy możemy dokonywać świadomych wyborów, tak? I wiemy po co i dlaczego i z kim i co dalej, tak? W sensie, że idziemy, tak? Czy idziemy, czy nie idziemy, czy to nasze jest, czy to nie jest nasze. I potrafimy też wtedy stanąć w tej swojej prawdzie, kim jesteśmy. To jest taki może sloganowy, ale to akurat czuję, że jest dobrym określeniem. I po prostu być wiernym sobie. No tak, no bo jak już stajemy się szczerzy sami ze sobą, nie czujemy to na 100%, czyli jesteśmy takim monolitem. Nie wydajemy, czy jesteśmy, no to jeżeli to jest takie szczere w nas, no to nie może być inaczej. Nie możemy nie stanąć ze sobą. No wiesz, no zawsze jeszcze można coś wymyślić. Natura ludzka jest bardzo produktywna i kreatywna, nie? I bywa, że już wszystko jest gotowe. Człowiek jest nawet gotowy i wszystko gra i buczy. No on jeszcze sobie się zastanawia, może jeszcze to, a może on by jeszcze poszukał tu, a może by jeszcze gdzieś wrócił, tak, i sprawdził, czy aby na pewno. Czasem jest trudno uwierzyć w prawdę. Czasem jest trudno uwierzyć w siebie w ogóle, że jest się takim człowiekiem, jakim się jest. Obserwacja. Proszę? Mówię, natura w tym pomaga i obserwacja. Tak. Tak. To są najwspanialsze lekcje tak naprawdę. Jakie możemy sobie dać właśnie obserwując naturę. Wiesz co? Dzieci to robią. Dzieci to robią prawdziwie, bo dzieci czują. A my mamy taką, jako dorośli ludzie, taką tendencję do racjonalizowania. Ja już nawet nie chcę powiedzieć, czy dorabiania teorii, czy filozofii, ale racjonalizować. Po prostu pewne rzeczy potrzebujemy sobie racjonalizować, bo wtedy jest nam łatwiej je zaakceptować. A jak już je zaakceptujemy, no to je przyjmujemy i to się staje normą wtedy, tak? I to wygląda tak, że to połączenie z drzewami to jest na poziomie czucia najbardziej.
że ja miałam takie doświadczenie, zbierałam się zresztą do niego dosyć długo. To nie jest tak, że jeśli ja śpiewałam dla ludzi i dla przestrzeni, to tak miałam odwagę sobie pomaszerować do drzew i tak tutaj pokazać, dobrze, dzień dobry, to ja jestem Marysia, która śpiewa. To tak nie było. I zbierałam się bardzo długo do tego, żeby stanąć przy drzewach i trzymając dłonie na drzewach, czuć i śpiewać pieśń brzozy, pieśń dębu. Ale doświadczenie jest po prostu niezwykłe, po prostu jedno, jedyne w swoim rodzaju i przy każdym drzewie jest inne. I ja miałam okazję, zresztą aż mnie tyka, jak to mówię, zdobyłam się na odwagę, bym powiedziała, tak, i poszłam do takiego bardzo starego 400-letniego dębu w Puszczy Białowieskiej. Obchodziłam go po prostu kilka dni, zanim tam poszłam i poczułam, że jest jakaś gotowość we mnie i w przestrzeni. A pierwszy raz, jak przed nim stanęłam, to po prostu czułam, jak po korzeniach tak wszystko płynie, że aż ziemia się lekko trzęsie, tak lekko drży. I jak poszłam i tam zaśpiewałam, to było tak niezwykłe dla mnie doświadczenie połączenia z takim drzewem, z taką istotą, z taką mądrością, z takim doświadczeniem, że ojoj, szczerze powiem, to po prostu na koniec odeszłam i tylko po prostu uklękłam, tak, położyłam się na ziemi, bo nie wyobrażałam sobie, żeby w inny sposób móc oddać szacunek. Wow. Dlatego dla mnie to, że ludzie zaczęli w ogóle chodzić i przypomnieli sobie o tym, że można chodzić do drzew i się przytulać, jest wspaniałe, bo ten kontakt zawsze od czegoś trzeba zacząć, tak? Ale zupełnie czymś innym jest takie świadome spotykanie się z drzewami i uczenie się po prostu od nich i oddawanie też tego wszystkiego, co dla nas czasem wydaje się zbyt trudne do przeżycia. I to jest takie ogromne, najprawdziwsze wsparcie, które nie oczekuje niczego w zamian, oprócz szacunku za to, co robi. I też myślę, że może nie oczekuję, tylko że warto to po prostu robić. Wzajemnym szacunku istot i w zrozumieniu, że to wszystko to są ekosystemy, że jesteśmy współzależni, połączeni. Jedno wpływa na drugie. Wszystko w równowadze. I że jedno bez drugiego nie będzie istniało. To jest chyba zaburzyć równowagę zaburzonej. Natomiast no, to jest już zaburzenie. Wiesz, miałam kiedyś taki sen. Śniło mi się, że ziemia była spowita ogromnymi drzewami, ale to były drzewa wielkości takiej, że może takie jedno drzewo to było na wielkość wsi całej, takie wielkie, nie? Te drzewa, to były całe lasy takich drzew i wtedy poczułam się tam jako człowiek w tym śnie i czułam się człowiekiem, istotą, który wie, kim jest, który właśnie dzięki temu, że istnieją te drzewa, ten strumień świadomości w nim płynie jakby niezaburzony, że te wielkie drzewa tworzyły nam taką przestrzeń, w której my mogliśmy istnieć, współistnieć w takim właśnie, w takiej harmonii. Czy do tego się odniosłam, Dorciu, jak mówiłam o tym, że nawet ten maleńki dąb roczny, który gdzieś tam koło nas może na trawniku rośnie, on ma w sobie pamięć tamtych drzew, tamtego czasu. Ma w sobie pamięć prawdy. Tylko tu jest, tutaj to po prostu jest, tak? A my jako ludzie to trochę się odgruzowujemy, żeby sobie to przypomnieć, może tak to powiem.
I zależy od tego, jak bardzo się opakowaliśmy, tak? Tym dłuższy ten proces jest, albo intensywniejszy. Wiesz co, my oswoiliśmy jako ludzie drzewa, bo wprowadziliśmy te drzewa do miast, do parków. I takie jest moje poczucie, że jeśli coś się oswaja, to człowiek jest za to odpowiedzialny. Że jeśli coś wyciągasz z jego naturalnego systemu życia, tak? Z jego własnego ekosystemu i manewrowujesz do swojego, tak? Wprowadzasz do swojego, to stajesz się odpowiedzialny za to. I ja jestem osobą, która część życia spędziła w miejskiej dżungli, a część życia spędziłam w małych miejscowościach, część życia spędziłam mieszkając w górach. Więc miałam przeróżny kontakt z naturą i z przyrodą. Przez kilka lat mieszkałam w Anglii, gdzie ten kult dla drzew jest nadal, prawdopodobnie to się wywodzi jeszcze z okresu druidyzmu, tak, bardzo ten szacunek dla drzew tam jest bardzo ugruntowany w społeczeństwie. Ale jakiś czas temu do mnie przyszło coś takiego, żebyśmy my sobie przypomnieli też o tych drzewach, które mieszkają, tak, czy wśród których my też mieszkamy w miastach, że to jest bardzo ważne. Bo natura nas przyjęła takimi, jakimi jesteśmy. I natura nas akceptuje takimi. I ten świat natury, pomimo tego, że w naszych betonowych miastach, tak, city, żyje, on nadal należy do tego ekosystemu, tak? On jest nadal połączony, każde drzewo jest połączone z każdym drzewem. I tak mi się pomyślało też jakiś czas temu, że fajnie jest zobaczyć te drzewa, które są wokół nas. Rosjanie mają, chyba Rosjanie mają takie powiedzenie, że jeśli nie znasz drzew wokół siebie, a one nie znają ciebie, to ty nie znasz swojego miejsca, skąd ty jesteś. Że jeśli znasz drzewa, które rosną wokół ciebie, to ty wiesz, skąd ty jesteś. I a często przepiękne drzewa są w naszym otoczeniu. Znaczy, tylko otworzyć oczy. To, że one są piękne i nas zachwycają i to piękno w nas wzrasta, to już jest jedno. Ale to jak pójdziemy do tych drzew, nawet do tego drzewa, które jest, nie wiem, przy bloku rośnie, tak? Przy chodniku, czy gdzieś na ulicy i dotkniemy drzewa przechodząc i po prostu powiemy tylko dziękuję. Dziękuję, że jesteś. To będzie bardzo, bardzo duży ruch, jeśli zrobi to sporo osób. Bo to bardzo dużo zmieni w nas ludziach. Zobaczenie tego, co jest blisko, tego, co jest nam dawane, i co z nami żyje i dla nas żyje na co dzień. To też zmieni bardzo dużo w relacjach ludzkich. Tak, zauważenie, docenienie. Poczucie tej rodziny. Tak, wspólnoty. To, że my jesteśmy różnymi plemionami, bo i ludzkie, i plantum, i animalium, ale my żyjemy połączeni. I że współpraca, współbycie to nie jest wykorzystywanie. Dlatego ja nie chodzę do drzew pomocy. Jeśli już, to mówię, że do drzew możemy iść po pomoc, ale nie pomoc. Bo gdzie nam ludziom? Trochę trzeba znać jakby swoje miejsce, tak? Możemy iść po zharmonizowanie, możemy iść po to, żeby poczuć spokój, możemy iść po to, żeby poczuć bliskość, tak? To połączenie.
na poziomie istot to się dzieje. Ale człowiek chyba powinien wiedzieć, że jest człowiekiem, zwierzę, że jest zwierzęciem, a roślina, że jest rośliną. Każdy ma swoje dary, każdy ma swoje zdolności, każdy ma swoje umiejętności, którymi się dzieli i wtedy ten system dobrze działa. I każdy też ma swoje moce. Tak, to więc mówię, wtedy ten system... Wiesz, ja mówię dary, tak? Ktoś inny używa słowo moce. Dla mnie dary są takim słowem, które prawdziwie to określa, tak? Że coś jest nam dawane, tak? Jak tu przychodzimy, to przychodzimy z czymś, co jest nam dawane. A czy my na to sobie wcześniej zapracowaliśmy? Jeszcze raz? Mam dar i w mojej mocy jest, by coś zrobić na przykład, tak? Jedno z drugiego nie wyklucza. Rozumiesz, o co chodzi? Znaczy, jeżeli użyjesz to w takim kontekście, to się z tobą zgadza, że mam dar i mam zdolności, umiejętności, tak? Tak, zdolności, umiejętności, wiedzę, mądrość, jak to użyć? Czy jak z tego korzystać, bo nawet nie użyć, tylko jak z tego korzystać? Bo to też jest różnica między użyć a korzystać. Jako że słowo użyć kojarzy się natychmiast również ze słowem nadużyć, tak? A skorzystać to jest tak jakby obopólna korzyść, tak? Jeszcze można wykorzystać. Tak, ale też można patrzeć na to, że obopólna korzyść jest, tak? Dzielić. Tak. Ponieważ umiejętność dzielenia się swoim darem też wymaga tego, żeby się dowiedzieć w ogóle, kim my jesteśmy, tak? Bo inaczej to jest trochę tak, jakby dziecku dać pudełko z zapałkami bez instrukcji. Co się oczywiście bardzo często zdarza, tak? Że właśnie nadużywane są różne umiejętności, czy zdolności otwierania innym ludziom, i pokazywania im, jakie mają możliwości, tylko instrukcji brak. I wtedy się to nie zawsze dobrze kończy. Niestety spotykam się też w swojej pracy z takimi sytuacjami. Z tą instrukcją to jest tak, że każdy poniekąd powinien ją sam odkryć dla siebie. Tak, Dorotko, tylko tak. Popatrz. Jeżeli dany jest ci pewien zasób możliwości i ty sobie jako Dorota, czy ja jako Marysia odkrywamy to krok po kroku z taką gotowością, bo krok po kroku to jest oznacza z gotowością, na która jest na ten moment właściwa, bezpieczna, tak, harmonijna ze wszystkim, co w tobie jest, tak, z tymi wszystkimi twoimi światami, poziomami, ciałami, jakby tego nie nazwać, tak, jest tyle ci dawane, na ile możesz, tak? Na ile masz wiedzę, co możesz z tym zrobić. Albo taka odrobinka, ciut więcej, żeby cię inspirowała do tego, żeby poznać, co dalej, tak? Jak możesz korzystać z tego, czy jak możesz to używać, czy co ci to daje, co ci to robi, tak, w twoim życiu. A jeżeli ktoś przychodzi, otwiera ci wszystkie bramy naraz i mówi, że teraz ci będzie lepiej, a ty nie wiesz, kaj masz początek, tak, gdzie masz koniec, tak? To trudno w tym momencie samemu odnajdywać takie, wiesz, instrukcje i recepty, tak? Bo jeżeli to się dzieje po kolei, to jedno z drugiego wynika. Czyli pewne doświadczenie zdobyte pozwala wyciągnąć wnioski, daje wiedzę na ciąg dalszy, tak? Czy mądrość na ciąg dalszy. O tym mówiłam. Odpowiedzialność ze strony tych, którzy mają takie możliwości, żeby otworzyć u kogoś obecną bramę, a druga to jest taka takie zatroszczenie się o siebie i czucie z siebie, czy coś jest dla mnie dobre. No bo kto ma to wiedzieć, jak nie ten ktoś? Tak, Dorotko, tylko bardzo często pomocy szukają właśnie takie osoby, czy tacy ludzie,
którym się wydaje, że ktoś inny będzie wiedział to lepiej, bo nie mają do siebie zaufania, bo to zaufanie do siebie czymś zostało zaburzone, tak? Albo nie zostało wykształcone. I wtedy takie osoby szukają kogoś, kto im powie, jak oni mogą sobie polepszyć życie, jak oni mogą żyć. Nie są inspiracją, bo inspiracja jest rzeczą piękną, tak? Tylko wiesz, to też wynika z natury człowieka, wynika z wychowania człowieka, tak? Ze sposobu postrzegania świata, nie chcę powiedzieć programów, ale ze sposobu, w jaki postrzegać świat, gdzie szukaj w jaki sposób pomocy, tak? A są takie sfery nieświadome nasze, których nie jesteśmy w stanie w danym momencie dotknąć, które popychają nas do tego, że wchodzimy w takie sytuacje, że wchodzimy w takie relacje, często bardzo na granicy jesteśmy sami ze sobą, tak? Co dalej i jak dalej. Wydaje nam się, że jest bardzo dramatycznie i bardzo tragicznie. I no, chyba to jest dobra rozmowa na ten czas też, tak? Że potrafimy podejmować takie kroki trochę karkołomne, bym powiedziała, tak? Bo jak się idzie po krawędzi, to raczej się idzie małymi krokami. Człowiek pilnuje, żeby tam mieć jeszcze z tyłu pod plecami, tak? I ręce przyklejone i z dużą uważnością się to robi. Ale zdarza się też, że robimy taki skok, tak? Że tak, na głęboką wodę. No i albo ktoś ma, dowiaduje się wtedy, że ma umiejętności pływackie, o które siebie nie podejrzewał, i kondycję taką, że dopłynie do jakiegoś miejsca, albo sobie myśli, że trzeba było jednak więcej ćwiczyć. Ładnie wskoczyłaś. Albo krzyczy o pomoc. Mhm. I wtedy też jest pytanie, kto przychodzi. Czy ratownik, który wie, jak to zrobić, czy pierwsza osoba, która po prostu się rzuca i toniemy wszyscy razem, tak? Czego absolutnie nie życzę, tak, w takich sytuacjach. Lepszy jest ratownik, który wie, o co chodzi, tak? I potrafi rzetelnie ocenić sytuację, tak? I wie, w jaki sposób może pomóc, a czego nie może zrobić. A jeżeli nie może zrobić, to dalej co może zrobić, żeby pomóc, tak? Bo też nie wszystko możemy sami. No w takim uszanowaniu istotnie. I jej gotowości. Także wiesz, to tak. Też, tak. Myślę, że ten czas tak bardzo weryfikuje nas na wszystkie możliwe sposoby. I przynosi. To też nie jest tylko moje zdanie, tak? Ono wypływa z rozmów z ludźmi. Że przynosi dużo trudnych pytań, na które nie zawsze są odpowiedzi tu i teraz. Więc w pewnych sytuacjach trzeba się spotykać ze swoją cierpliwością często i takim rozumieniem, że nie wszystko od razu, nie wszystko na raz. I może nie ten czas, że może trzeba poczekać. I że może lepiej poczekać, tak? Bo w tym czekaniu też się dla nas coś ważnego wydarzy. Coś nam pokaże ten czas. No dobrze. Myślę, że tym akcentem się pożegnamy. Chyba, że jeszcze chcesz coś na zakończenie powiedzieć. Wiesz co, może powiem takie zdanie, które mi przyszło, że Ziemia wie i pamięta, kim jest. I wszystko, co jest żywe i czujące, wszystkie istoty też tak mają. I kiedy idziemy boso po ziemi, to ten impuls życia, tak, ziemi czujemy w każdym kroku. I nieważne, czy idziemy po betonie, po chodniku, czy po trawie. I kiedy idziemy boso, to ziemia nam błogosławi. Piękne. Dziękuję ci, Masiu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wszystkim.
To był, jeśli pozwolisz, to był dla mnie ogromny zaszczyt mówić o drzewach, o ziemi i o życiu. Bardzo dziękuję. Oh,